Witam Cię bardzo serdecznie, Sylwia Kocoń z Duch i Materii. Zgodnie z zasadami aerodynamiki, pszczoły nie powinny latać. Być może już o tym słyszałeś lub też słyszałaś. Naukowcy, pomimo pojawiających się coraz to nowszych teorii, do dnia dzisiejszego tak naprawdę nie potrafią rozszyfrować tej intrygującej zagadki życia. A pszczoły, zupełnie nie zdając sobie sprawy z tego wykonywania faktu czegoś powszechnie uważanego za niemożliwe, latają sobie w najlepsze, ponieważ nie wiedzą, że robią coś, co jest zaprzeczeniem praw fizyki. Pozostaje tutaj pytanie, co by się z nimi stało, gdyby nagle ktoś zaszczepił w nich myśl o niemożności latania? Ja osobiście pokuszę się tutaj o przypuszczenie, iż najprawdopodobniej wiele z nich zaczęłoby po prostu mieć problemy z lataniem i wychodziłoby im to coraz słabiej i słabiej. Dlaczego? Na podstawie tej zaczerpniętej z przyrody, którą jesteśmy oczywiście częścią, analogii, chcę Ci teraz powiedzieć, że, i to jest bardzo, bardzo ważne, możesz dokładnie tyle, w ile jesteś w stanie uwierzyć. Jeszcze raz powtórzę to, to jest bardzo, bardzo ważne. Możesz dokładnie tyle, w ile jesteś w stanie uwierzyć. Innymi słowy, Twoje indywidualne oraz zbiorowe przekonania decydują o tym, jak będzie wyglądało, jak wygląda Twoje życie. I ten fakt wpływu na nasze losy zbiorowej świadomości utrudnia oczywiście nieco sytuację, ponieważ jesteśmy pod wpływem tych zbiorowych wierzeń, często uznawanych za fakty, których się absolutnie nie podważa, ale i tutaj podpierając się swoim własnym doświadczeniem i bazując na tym i wiedząc, że absolutnie można, mogę Ci powiedzieć, że wyraźnie widzę, że jak najbardziej jest realne, żeby szybko się spod tego wpływu po prostu wydostać. Tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić i co zrobić i dojść do swojej własnej świadomości. I o tym właśnie teraz będę Ci troszeczkę mówić. I na przykład tak często powtarzane nieświadome stwierdzenia, na przykład o braku pracy, o tym, że życie z natury jest ciężkie, że jest trudne, że trzeba się nacharować, bez pracy nie ma kołacza, tak? Są nawet takie powiedzenia, że ten brak wiary w możliwości takiego bardzo finansowo dostatniego życia, w realizację marzeń, z wyjście z choroby, czy uzdrowieniu chociażby sytuacji politycznej kraju. Wszystko to sprawia, że doświadczamy rzeczywistości, które świadomie byśmy po prostu nie wybrali. I nawet nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Nie kwestionujemy tego, bierzemy to po prostu za fakt. Ale jak cudowne jest to, że coraz większa ilość ludzi, takich jak ja lub mnóstwo osób, którymi ja się otaczam i znamy ich również z różnych mediów i z miejsc, w których się jakby upubliczniają, widzimy już, to jest cudowne, że wyraźnie coraz więcej i więcej ludzi stopniowo dochodzi do zrozumienia, że naprawdę można żyć inaczej i co najważniejsze, że to Ty, że to każdy z nas z osobna, cały czas świadomie lub też nie, tworzy swoje codzienne życie. Ja o tym mówię, magnetyzowanie, tak to nazywam. Każdy z nas magnetyzuje swoje życie swoim cudownym umysłem, z przestrzeni serca, ale to też nie jest takie od początku oczywiste, bo oczywiście tutaj jest wymagane pewne głębsze zrozumienie tego, o co w tym chodzi, jak to wygląda. Co więc zrobić? Co zrobić, by zmienić Twoje życie na takie, którego naprawdę chcesz doświadczać? I co więcej, jak wdrożyć w Twoje życie, w Twoje codzienne życie, tą cudowną umiejętność świadomej kreacji, magnetyzowania życia, które daje Ci stałą finansową obfitość, radość życia, jakość, super jakość ludzkich relacji, zabawę, która jest tak ważna i o której często zapominamy, wewnętrzny spokój, czyli nie ma tutaj żadnego stresu, jest po prostu spokój, wszystko jest ok, wyobraź sobie taki stan, wyobraź sobie bycie w taki sposób, gdzie wszystko jest cały czas dla Ciebie ok, tą wewnętrzną harmonię, balans, spełnienie. Choć świadoma kreacja życia jest czymś dziecinnie prostym,
Bo tak jest. Jest naprawdę dziecinnie prosta i każde dziecko wie, o co w tym chodzi, tylko nie potrafi tego logicznie wytłumaczyć i nawet nie wie, że cokolwiek się dzieje. Po prostu tym żyje i tym jest. To musimy mieć na uwadze właśnie to, że od czasów naszego dzieciństwa zakotwiczyło się w nas tyle programów, tyle przekonań, uwarunkowań, że teraz, jeśli naprawdę pragniemy coś zmienić na lepsze, i tutaj podkreślam, że jest to jak najbardziej możliwe, sama jestem tego przykładem, to po prostu musimy się w to zaangażować i spędzić trochę czasu na praktykę wprowadzania w codzienne życie tego nowego, innego, świeżego, pełnego wolności podejścia do siebie i świata. I ja również osobiście z dnia na dzień nie przetransformowałam swojego życia, ale dzisiaj mogę Ci z wielką radością i satysfakcją powiedzieć, że życie, które prowadzę, które obecnie prowadzę już od jakiegoś czasu, jest całkowicie odmienne, jeśli chodzi o jego jakość i poczucie spełnienia, porównując do tego życia, które prowadziłam jeszcze nawet kilka lat temu. I dziś pracując po, nie wiem, 2-3 godziny dziennie, i to nie codziennie, żeby było śmieszniej, tylko wtedy, kiedy naprawdę czuję, że mam na to ochotę, zamieszkując piękną przestrzeń, w której się czuję cudownie, otaczając się kochającymi ludźmi, realizując swoje pasje, marzenia, i żyjąc przede wszystkim, co jest najważniejsze, żyjąc w harmonii z samą sobą, czyli w tej możliwości, w tym szacunku do samej siebie i w tej możliwości robienia tego, na co mam obecnie ochotę, do czego mnie ciągnie. Po prostu z uśmiechem spoglądam wstecz i dosłownie nie wierzę, autentycznie nie wierzę, że niegdyś nie wierzyłam, że tak można, że można w taki sposób żyć. I co więcej, że tak bardzo zmagałam się w życiu, że było we mnie tyle negatywu i niezadowolenia z życia i nie wyobrażałam sobie w ogóle, że można inaczej. Ale jednak to coś we mnie było silniejsze, to coś, co ciągło mnie do prawdy, do innego sposobu bycia, życia, do zrozumienia siebie, świata. I powolutku szłam za tym. Co więc i Ty możesz zrobić, żeby w taki lekki, stopniowy sposób przyswajać to głębsze zrozumienie siebie, życia, operujących w Tobie mechanizmów i by przede wszystkim nauczyć się magnetyzować sobie, przyciągać, tworzyć sobie życie, które będzie Ci dawać wszystko to, czego pragniesz. Otóż możesz to zrobić jakby podchodząc do tego z trzech różnych poziomów, na trzech różnych poziomach i wybór zależy tylko i wyłącznie od Ciebie. Na każdym z nich zauważysz mniejsze lub większe efekty. Już dziś, i to jest ten poziom pierwszy, gdzie możesz rozpocząć już dziś indywidualnie, po prostu wchodząc w tą podróż, możesz już dziś rozpocząć tą swoją indywidualną podróż obserwowania siebie i swoich myśli, odczuć, reakcji. Oczywiście łatwiej jest to wykonać przy wsparciu kogoś, kto zauważa pewne rzeczy, kto potrafi ukierunkować, ale nie każdy z nas czuje na to gotowość w tym momencie i nie każdy z nas być może czuje, że ma ku temu możliwość w tej chwili. Dlatego też możesz to zacząć już teraz. Nie potrzebujesz do tego niczego ani nikogo. I zauważ najpierw, szczerze przed sobą przyznaj, które życiowe aspekty nie dają Ci satysfakcji, nie są takie, jakich chciałbyś doświadczać w życiu. I tutaj oczywiście wymagana jest ta szczerość przed sobą, bo my czasami to maskujemy, kamuflujemy i nie chcemy przyznać sami przed sobą, że tak naprawdę w głębi serca wiem, że mi to nie odpowiada, że nie jestem tutaj szczęśliwa, szczęśliwy, ale jest tutaj jeszcze jakiś inny element, jest jakaś forma lęku, przyzwyczajenia, która tak naprawdę gdzieś to przysłania i sprawia wrażenie, że wszystko no, jest w miarę okej. Być może jest to sfera zawodowa, być może zdrowotna, partnerska, finansowa, jakakolwiek inna. Przyznaj sama przed sobą, co takiego szwankuje, co takiego nie jest takie, jakbyś sobie tego życzył. A następnie po rozpoznaniu tych obszarów, które chcesz ulepszyć, spędź codziennie ze sobą kilka minut. To jest zaledwie kilka minut. Na pewno masz na to czas, na pewno możesz sobie na to pozwolić. Odtwarzając swój miniony dzień, bo na początku możecie jeszcze tego nie wychwytywać w chwili, kiedy to ma miejsce. Potem z czasem tak się zacznie dziać. Natomiast początkowo być może potrzebujesz takiej właśnie retrospekcji, tego spojrzenia wstecz na swój dzień, gdzie jeszcze pamiętamy, co takiego miało miejsce, gdzie to jest stosunkowo świeże w naszym umyśle. I reflektuj nad sytuacjami, zreflektuj nad tym.
które nad tymi sytuacjami, które miały, wywołały w Tobie jakieś silne, najczęściej nieprzyjemne odczucia, to tutaj chcemy coś zazwyczaj zmieniać, w tym obszarze. I teraz przyznaj przed samą sobą, czy bazowały te sytuacje, te emocje, które się pojawiały, czy były w jakiś sposób powiązane z jakąś formą lęku. I tutaj czasami trzeba wejść w siebie dosyć głęboko i czasami to nie jest takie oczywiste, ale gwarantuję Ci, że jeżeli pojawiało się w Tobie coś nieprzyjemnego, to było to powiązane z jakąś formą lęku. Jakiś lęk tam istniał. Czy to o projekcja na przyszłość, jakieś wyobrażenia, czy też jakieś spojrzenie wstecz, jakieś doświadczenia z przeszłości i lęk bazujący na tych doświadczeniach. I co więcej, zauważ, to jest bardzo kluczowe, co takiego w tej chwili wierzyłeś, wierzyłaś? Co takiego pojawiło się nagle w Twojej głowie? Jaka pojawiła się wówczas w Tobie myśl, przekonanie? Coś, co mogło być uważane i nawet za taki niepodważalny fakt. Coś, co uznałaś w tym momencie po prostu, że jest Twoją prawdą. I cokolwiek by to nie było, zacznij to kwestionować. Oczywiście, jeśli masz ochotę, jeśli jest na to otwartość, jeśli jest ta gotowość. Zapytaj się uczciwie, czy mogę być absolutnie pewna, że to jest prawda? I to jest bardzo głębokie pytanie. Gwarantuję Ci to, obiecuję Ci to, że jest to bardzo głębokie pytanie, i odpowiedź na nie, chociaż nasuwa się często automatycznie, od razu, tak, jestem tego pewna, zwłaszcza w takich sytuacjach, które są dla nas pozornie oczywiste, to gwarantuję Cię w tym, że jest coś w tym głębszego. I ja wierzę w to, że większość z nas może do tego dociec, może to rozszyfrować samemu, natomiast ze własnego doświadczenia wiem, że czasami jest tutaj potrzebne pewnego rodzaju wsparcie, jest po prostu łatwiej i ten proces przebiega szybciej, są pewne rzeczy odkrywane. Czasami wydarzenia takie jak na przykład sytuacja, gdzie ktoś jest dla nas niemiły w pracy, gdzie ktoś nam coś powie, czy na ulicy, czy w sklepie, czy w jakimś innym miejscu, interakcje zwykłe, codzienne, międzyludzkie, mamy często takie, które pobudzają w nas jakieś silne emocje. Najczęściej są to nasi bliscy, prawda? Nasi domownicy, nasza rodzina. I my w tym momencie całkowicie wierzymy. Poczuliśmy to przecież, że dana osoba potraktowała w nas w jakiś niewłaściwy sposób. Tak, takie to jest dla nas oczywiste. I że to dlatego te emocje, że stąd one wypłynęły. Lub też na przykład, gdy pojawił się jakiś niespodziewany wydatek. Bardzo często pojawiają się silne emocje w odniesieniu do naszych finansów, do pieniędzy. I ten spory wydatek pojawił się i on pozornie nam się wydaje, my jesteśmy tego pewni, my w to wierzymy, tego nie kwestionujemy, że on wpłynął na pogorszenie naszego nastroju w danym momencie, tak? Czy jesteś tego jednak absolutnie pewna, że ta sytuacja wpłynęła na Twoje samopoczucie i nastawienie do życia? Tutaj wymagana jest chwila pauzy, zatrzymania, refleksji, czegoś głębszego, prawdy, szczerości. I na początku, jeśli nie pojawia się nic, to cierpliwości. Nabierz do tego cierpliwości. Daj sobie szansę na to, żeby coś zostało więcej odkrytego. I odpowiedz sobie szczerze na to pytanie, czy naprawdę jesteś pewien, absolutnie pewien, że to ta sytuacja wpłynęła na Twoje samopoczucie? Czy przypadkiem to nie była powiązana z tą sytuacją myśl, która niemalże automatycznie pokazała się w Twojej głowie, mówiąc coś w stylu: on nie powinien mnie tak traktować, to nie powinno się wydarzyć, dlaczego mi się to znowu przytrafia, zawsze tak mam i tak dalej, i tak dalej. Czy to nie ona, czy to nie ta myśl, która się pojawiła lub ich cały zlepek, nie wpłynął na to, że pojawiło się automatycznie jakieś cierpienie, czy to w formie złości, smutku, lęku, rozczarowania, czy jakiejś innej emocji. Zastanów się, pomyśl, zreflektuj, wyczuj ten moment, wyłap ten moment. I już samo rozpoznanie tego sprawi, że po kilku tygodniach, jeżeli zaczniesz to wdrażać w swoje życie, po pierwsze będziesz wyłapywać te momenty dużo szybciej, to już nie będzie kwestia zreflektowania wieczorem, tylko będziesz je wyłapywać w momencie, coraz częściej i częściej, i zaczniesz, co najważniejsze, nabierać dystansu do tych codziennych, różnych sytuacji, które uprzednio wywoływały w Tobie dużo takich właśnie nieprzyjemnych emocji. Dystans będzie polegał na tym, że już nie będziesz w mnie tak dosłownie wierzyć. Będziesz kwestionować po prostu wszystko coraz bardziej automatycznie. Gwarantuję Ci to. I to da Ci ogromną wolność i już w bardzo dużym stopniu poprawi jakość Twojego życia.
Ale jeżeli chcesz, jeżeli czujesz do tego gotowość, to możesz wejść jeszcze w ten proces o wiele, wiele głębiej tak naprawdę. I tutaj takim moim osobistym zaproszeniem, ponieważ ja pracuję z ludźmi i pokazuję, jak takie rzeczy się robi, z czym to się je i co się z tym robi, tak jak to się mówi, to zapraszam Cię do tego, żeby przyłączyć się do takiego darmowego spotkania online, które się odbędzie 29 marca o godzinie 19 czasu polskiego. I na tym spotkaniu opowiem Ci, co jeszcze w znaczący sposób wpływa na jakość kreowanego przez Ciebie życia. Dlaczego nie czujesz się spełniony, spełniona, dlaczego ciągle masz poczucie, że czegoś Ci brakuje do szczęścia. Wiele odpowiedzi na te pytania znajdziesz w trakcie tego spotkania. To jest już kolejne z serii spotkań magnetycznego umysłu szeptanego sercem. Zazwyczaj jest duża grupa ludzi. Co więcej, pokażę Ci pokrótce, jak sobie z tym wszystkim poradzić, co zrobić, by poczuć lekkość i tą nieustającą radość życia. To jest najważniejsze. Mi nie chodzi o to, żeby promować czy pokazywać, jak na chwilę poczuć się lepiej, jak na chwilę wejść w pozytywne nastawienie do życia. To też jest w pewnym sensie jakiś tam element tego procesu, przekierowywanie swojej uwagi na pozytyw, widzenie szklanki na wpół pełnej, a nie pustej, ale absolutnie w moim odczuciu to nie jest kluczowe i to nie zapewni Ci stałego poczucia tej obfitości i radości, a mi chodzi o coś, co jest po prostu nieustające, co jest stałe, co z Tobą zostaje raz na zawsze, a tak naprawdę to jest cały czas z Tobą, tylko Ty to musisz odkryć w sobie, musisz sobie o tym przypomnieć, musisz to rozpoznać i zacząć tym żyć z większą świadomością. I co więcej, na tym spotkaniu będzie też możliwość rzeczywiście zadawania pytań, także ono będzie jak najbardziej interaktywne. Na tym spotkaniu zaproponuję Ci również udział w programie, który prowadzę co jakiś czas, ale nie musisz z niego korzystać, jeśli nie chcesz. Możesz skorzystać tylko i wyłącznie z tego spotkania, wziąć to, co jest dla Ciebie, zupełnie za darmo. I tyle. Jeśli jednak będziesz mieć ochotę, to od razu po prostu chcę być uczciwa i mówię o tym, że powiem na tym spotkaniu o programie 6-tygodniowym, który rozpoczynam 15 kwietnia grupowo, kolejną edycję. I ten program krok po kroku pokazuje, co takiego hamuje obecnie Twój dostęp do obfitości, do tego dostatku, do balansu, do spełnienia, czyli wszystko to, o czym mówiłam wcześniej. I jest to oczywiście ten trzeci poziom, najobszerniejszy poziom pracy ze świadomą kreacją, z tym magnetyzowaniem Twojego życia. I po zapoznaniu się z tym 6-tygodniowym programem, grupowym programem online, co Ci mogę zagwarantować? Możesz być pewien, możesz być pewna, że jeśli zaczniesz to wdrażać w swoje życie, zaczniesz tym żyć, to Twoje życie po prostu zacznie nabierać smaku i kolorów. Tak? Nic dodać, nic ująć. Będziesz czuć się dobrze wewnętrznie i będziesz kreować i przyciągać do swojego życia to, czego naprawdę pragniesz, ale to, czego pragniesz szczerze, uczciwie, a nie to coś, co bazuje na lękach. I to też będzie jakby kluczowa część tego programu. Zrozumiesz, że masz w sobie moc, masz w sobie siłę i to nie jest tylko jakieś tam hasełko opuszczone, masz w sobie tą moc, by tworzyć dokładnie takie życie, jakiego pragniesz doświadczać. I co więcej, podobnie jak w poprzedniej edycji programu magnetycznego umysłu szeptanego sercem, również i teraz, podczas tego darmowego spotkania online, wylosuję jedną osobę, która otrzyma ten program absolutnie w prezencie. To jest taka już moja tradycja, ja bardzo lubię obdarowywać i zawsze to jest taki fajny element, gdzie wszyscy czekają, cieszą się. Jest no niesłychana radość, możesz zobaczyć na mojej poprzedniej program i wiadomości, kiedy publikowałam tą wygraną i osobę, która otrzymała ten prezent, jaka to była wielka radość i to jest dla mnie również wielka radość, że mogę, mam możliwość coś takiego robić, ponieważ jestem sama swoim szefem i sama o tych rzeczach mogę decydować, ale dawniej też tak nie było, to jest właśnie efekt też tej świadomej kreacji. Jedynym warunkiem otrzymania tego prezentu jest po prostu Twój udział w tym spotkaniu online, ponieważ ostatnio tego nie zrobiłam i nagrodę, prezent otrzymała osoba, która nie brała udziału w spotkaniu i potem kilka osób jakby sugerowało, że
Być może byłoby lepiej, gdyby to było dla kogoś, kto w nim uczestniczy aktywnie. Tak, żeby to był taki malutki akcencik z Twojej strony, po prostu pokazujący, że naprawdę chcesz i masz sobie gotowość, żeby zacząć żyć życiem swoich marzeń, swoich szczerych pragnień. Tak więc do dzieła. I podobnie jak i nasze przyjaciółki pszczółki, pamiętaj, że możesz zrobić absolutnie wszystko, na co przyjdzie Ci tylko ochota. Nie ma żadnych ograniczeń. I kluczem do tego sukcesu, jeżeli to w ogóle można nazwać sukcesem, dla mnie to już nie jest sukces, to jest po prostu naturalne prawo istnienia każdego z nas, jest po prostu rozpoznanie operujących w nas mechanizmów, których nie jesteśmy świadomi w większości. Potem zakwestionowanie tego, co dotąd wydawało się faktem, rozpoznanie, które pragnienia wypływają z przestrzeni serca, a które ego, oraz zapoznanie się z różnymi technikami magnetyzowania, przyciągania tego, czego szczerze chcemy doświadczać i co najważniejsze, stopniowego wprowadzania w Twoją codzienność tego nowego, świeżego sposobu bycia i życia pełną piersią. Tak więc pamiętaj, jeśli myślisz, że możesz, to możesz, a jeśli myślisz, że nie możesz, to masz rację. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego nagrania. Do usłyszenia na spotkaniu 29 marca online. Link do spotkania jest umieszczony poniżej tego nagrania i też do moich subskrybentów go wyślę indywidualnie mailowo oraz umieszczę na Facebooku jak zawsze. I zapraszam Cię również do zaglądnięcia na nową stronę bliźniaczą duszę, duch i materii, magnetycznyumysł.pl. Tam znajdziesz wszystkie informacje na temat programu, który rozpoczynamy grupowo 15 kwietnia. Można się jeszcze przyłączać. Grupa już jest bardzo duża, bardzo fajna. Zawsze ten program jest niezwykle interaktywny. Codziennie jesteśmy w kontakcie, codziennie coś się dzieje. Jest mnóstwo pytań, odpowiedzi, wątpliwości i cudownych odkryć. I po prostu cudowna wspólna podróż w głąb siebie i na drodze do kreowania życia, które naprawdę kochasz. Także pamiętaj, jeśli myślisz, że możesz, możesz, a jeśli myślisz, że nie możesz, masz rację. Do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie mojego nagrania.